Witam, witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jest ze mną dzisiaj Yard. Przywitaj się, stary. Witam, witam wszystkich. Jest to, słuchajcie, członek Gildii Hero, do której dzisiaj właśnie dołączymy, słuchajcie, tak. Będziemy dołączać do Gildii Hero na serwerze, słuchajcie, MC4U, na który was bardzo serdecznie zapraszam, bo będę teraz tu grał, będziecie mogli się ze mną klepać i tak dalej, słuchajcie. Co to jest? A to jest taka moja maska, wiesz, kamuflaż i te sprawy, nie? Aha, okej, okay. ale masz mniejsze, nie masz za to startej, jak to się mówi, brody w sumie, nie, czekaj, masz takiego garba, weź tak zrób jeszcze raz, no, takiego garba. Dajcie, słuchajcie, łapkę w górę. Żeby Yard nie miał, słuchajcie, garba, no popatrzcie na niego, jak on wygląda, to tak nie może wyglądać. Zostawcie łapkę w górę. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja jestem na spawnie. Już wam, słuchajcie, się tłumaczę na samym starcie, bo musiałem dołączyć do gildii i stwierdziliśmy, że tutaj właśnie na spawnie się spotkamy, nie? No i w sumie tak wyszło. Jak możecie zauważyć, trochę kopałem poza odcinkiem, mam 23 diaksy, trochę skrzyneczek, trochę kluczy, stary. Otwieramy jakieś skrzyneczki, stary? Chcesz trochę skrzyneczek otworzyć? Znaczy ja mam jeszcze 43 ogólnie. No ja też, ja skrzyneczek mam dużo, ale kluczy też mam, ale czekaj, ja sobie wyrzucę ten cały cobblestone, stary. I zaraz dołączymy do gildii, słuchajcie, i zobaczymy, jak wygląda tutaj siedziba gildii, nie? Tam coś mówiłeś przed odcinkiem, że jakiś napad był, nie? No, niestety inne gildie nam trochę pogryfowały. Dla osób, które nie wiedzą, co to znaczy gryf, to jest ogólnie burdel. No po prostu z itemeczkami troszkę jest problem, słuchajcie. Czekajcie, ja sobie przy okazji, okej, 18 skrzynek otworzę, będzie git. I ogólnie w opisie macie, słuchajcie, wypisane osoby, które dostały VIP-a, słuchajcie, na 2 tygodnie na tym serwerze. W opisie macie wszystkie niki powypisywane, więc możecie zobaczyć, czy wy tam jesteście, czy nie. O, już widzę, otwierasz, stary. No, dobra, ja też otwieram, stary. Zobaczymy, co nam wypadnie, słuchajcie. W każdym odcinku na początku będziemy sobie otwierać, słuchajcie. Otwórz 5 skrzynek. Ile otworzyłeś na raz? Ja otworzę 7. Co się będzie? Uwaga. Najlepiej, żeby czasu nie uwaga, wrazić, nie? I stary, ile wyleciało skrzynek tutaj? O, stary, mam miecz, stary. Miecz? A jaki, sharpness 5, unbreaking i knowback 2, stary, zarąbisty mieczyk. To super, no. Zarąbisty mieczyk, ej, ale mam też 3 ender... Ej, 2 bloki diaksów, okej, okay, dobra. Jeszcze 11 skrzyneczek, stary. To tobie co wyleciało, stary? U mnie wyleciało, no, blok diaksów, jakieś tam żelazne itemki i... No i kilo. Ale nic specjalnego, ta? Nic specjalnego. No to przypał. O, uwaga, kilofik jakiś, a nie, nic specjalnego. Kurde, o, jakąś klatę, protection 4. Nie, no nic nie wylatuje, stary, takiego konkretnego. Okej, 4 ostatnie skrzyneczki i wbijamy na gildię, stary. Możesz coś opowiedzieć w ogóle o gildii tej serwerowej, stary? Wiesz co, no tak, no ogólnie gildia, każda gildia. W ogóle mam opowiedzieć o trybie, czy ludzie mniej więcej... Nie, no myślę, że ludzie wszyscy ogarniają, nie? Najwyżej tak. Jak nie ogarniacie, piszcie w komentarzach, to wam wyjaśnimy. Bo ja w sumie, ja w sumie na hardkorze się z mordeczki uczę grać i tutaj Yach będzie mi pomagał w większym stopniu. I no i tak, no i po prostu zapraszam was, jeżeli chcecie ze mną zagrać, to was zapraszam, macie IP w opisie, słuchajcie. A to jest serwer non-premium, więc bardzo spoko, dobra. Dawaj, stary, zapisujemy Lecimy się do tej... Od tego. Mhm, stary, tylko czekaj, ja sobie pochowam do Ender Chestu jeszcze i temeczki, dobra, stary. Teraz mi powiedz, jak dołączyć do gildii w ogóle, bo ja jeszcze nie jestem w waszej gildii, nie? Potrzebujesz bloki żelaza, a raczej nie bloki, tylko sztabki żelaza oraz diamenty. Diamenty mam, wiem, stary, ile diamentów muszę mieć? Wiesz co, ja... Na czacie ci powinna zaraz przyjść wiadomość. O, czekaj, to ja sobie włączę czat i będzie teraz spam, dołączyła. Uwaga, pa. Okej, okay, mam. I co mam kliknąć na to? Nie. Hashtag chyba G. G spacja dolacz chyba hero, z tego co się nie mylę. Oho, dołącz, aha, G, dołącz, hero, okej. Okay. Dołączyłem? Chyba nie, tam ci powinna wyjść informacja, jakie itemki ci brakują. Aha, dobra, czekaj, to ja muszę... Ale ten czat tutaj zasuwa mordeczki, o ja nie no, mogę. Szybko, mogę. Kosztuje 30 diamondów i 30 iron ignot. Masz stary sztabki, bo ja nie mam stary tych sztabek. Wiesz co, no właśnie w tym polega problem, że mam tylko 6, to... Bo ja mam stary diaksy, mam, ale żadnych sztabek, bym musiał je przepalić, wiesz? No. Musiałbym je przepalić. A tu wylatuje stary z magicznych skrzynek ten?
Iron? Wiesz co, mogę zobaczyć, wiesz? No ja też właśnie zobaczę, zobaczymy, stary. Bo jak wylatuje, niestety czekaj. Nie wylatuje. Niestety nie. Chyba, że jest jeszcze jedna opcja, że możemy się przebiec pod gildię i pod gildią sobie przepalić i wtedy od razu być. No dobra, no to dawaj, stary. Tak? To tak polecimy, to stary. A no. Znasz na pamięć, jak tam się idzie, stary? Znam na pamięć, spokojnie. Daleko to jest, stary? W ogóle ile, znaczy... ile u was w gildii jest osób? Około 60. Około 60? Ja nie mogę. O ziom, 60 osób. Na początku nie ukrywam, było dardzie się na TeamSpeaku. No. Szczególnie podczas PvP, bo wiesz, każde emocje i tak dalej, chodzi, no. Ale później z dnia na dzień, mi się wydaje, ja jako lider tej gildii oceniam, że z dnia na dzień jest coraz lepiej, więc coraz nie ma takich krzyków jak kiedyś było. A, no to w porządku, chociaż tyle. Ej ty, tutaj mogę się bić? Nie. Uważać. Nie, tutaj jeszcze nie. Dopiero tutaj jest te bloki, jak widzisz, jest taka ściana. Jak wyjdziesz poza tą ścianę, to wtedy będzie się dał bić. No dobra, to widzę właśnie tą ścianę. Tutaj ziomeczek jakiś będzie się z nami chyba klepał, coś mi się wydaje, bo on coś za nami tak biegnie, nie fajnie. Więc zaliczymy pierwszą klepę najwyżej. No wiesz co, jest nas dwójka, także myślę, że damy radę na lajcie. Okej, spoko, stary, no to lecimy do twojej gildii. Boi się? No bo w sumie jest nas dwójka, to dlatego, stary. To dlatego. Właśnie, słuchajcie widzowie, bo ostatnio, pod ostatnim odcinkiem było bardzo dużo pytań, no co odnośnie na odcinki, jak to jest, bo chcieliście wbić i tak dalej. Słuchajcie, na moją grupę albo na mojego maila wysyłajcie swoje kanały i po prostu przeglądnę i będę was zapraszał na odcineczki, po prostu wam odpiszę. No. Jach, masz kanał w ogóle? Yard, mam kanał. Tylko no minus został. Tam jest jakiś ziomek. Ale on wchodzi chyba na górę. Aha, okej. Okay. Ty, jest dwóch, stary, jest dwóch. Jest dwóch. O, no gonią cię. Uciekamy, stary, chodź szybko do tej twojej gildii, stary, ja nie chcę zginąć. No, idziemy szybko. O nie, stary. Będziecie musieli mnie nauczyć w gildii, stary, klepania, nie? Nie ma problemu, wszystkiego nauczymy. Nie, stary, ej, nie najadłem się, oni mnie gonią, stary, oni mnie gonią. No, dobra, okej, mogę biec dalej. To chodź, biegnij szybko, no. Gdzie mam biec, stary? Do tego tutaj bloku całego? Nie, to nie jest jeszcze nasz. Strzelają z łuku. Oh no, nie, stary. Wiesz co, biegnij cały czas na wprost i uważaj, nie wchodź pod te dziury, wiesz, bo tak jak na początku powiedziałeś, otworzyli ze skrzyni miecz. No. Jest Knockback 2. Okej. Knockback 2, wiesz co, to jest odrzut, to po prostu jest odrzut, oj. Nie, no wiem, stary, ogarniam. Wiesz co, czekaj, ja się tu trochę z nim poklepię. Czekaj, ja, stary, ściszę dźwięki i idę ci pomóc, stary, nie będziesz sam. Tylko ja nie mam żadnych koksów ani nic, wiesz, w tym problem. Wiesz co, oni chyba uciekają już. Widzisz. Dobra, to jakieś cioteksy, kur. No. Wiesz co, wystraszyli się ciebie, wiesz, to Hiro, to gildia, wiecie o co chodzi. To nie takie łatwe. A pewnie się zastanawiacie, czemu mam obsidian? Bo stwierdziłem, że dzisiaj będziemy się pewnie chować, bo ja taką taktykę, słuchajcie, przybrałem, że będę się chował ogólnie. Tak wam tylko mówię. No właśnie. Będzie klepa, ja będę stał, stary, przy obsydianie, mnie tu nie ma. Będę udawał, stary, mnie tu nie ma. To właśnie by było ciekawe, no, taki kamuflaż. Zawsze jakieś zastosowanie, stary. Dokładnie. Ja nie mogę, jak ty pamiętasz taką drogę, stary, do swojej gildii? Nie rozkminię tego nigdy. Wiesz co, akurat tutaj nie zaznaczyłem mojej pojęta, bo wiesz, tutaj jest waypoint w ogóle na minimapie, nie? Jasne. Ja wyłączyłem, ja mam wyłączoną race minimap ogólnie, wiesz? Znaczy ogólnie to jest... Ej, czekaj, gdzie ty jesteś, stary, nie widzę cię. Tu, za tobą. O, dobra, okej, widzę cię, stary. Akurat jeżeli chodzi o tą drogę do naszej gildii, to znam na pamięć. No. Ale używamy najczęściej waypointów, jeżeli chcemy pobiec pod jakąś inną gildię, podbić ich i tak dalej. Aha, kumam, o co chodzi, no. A dostajecie informację, jak ktoś wbija na wasz teren? Na Kuboida, czy jakoś tak? Tak, jest pokazane, że intruz chyba wbija na twój teren. Ale pokazuje, gdzie jest i tak dalej? Nie. Właśnie tego to już trzeba samemu szukać. No właśnie, bo ja tak ostatnio wbiłem sobie w pierwszym odcinku. Jak ktoś nie widział, słuchajcie, to zapraszam, możecie sobie nadrobić. To wbiłem na jakąś tam, stary, gildię Dudu, coś takiego, nie pamiętam, stary. Ale nikt nie wyszedł, na szczęście, nikt nie wyszedł. Dobra. I tak, tu jest nasz teren. To jest wasza gildia, tak? Tak. Okej, dobra, widzę, że... Witaj na terenie Hero. Okej, super. Ogólnie, to jest już nasz jeden z członków. No okej, super. Niferus, i tak, może czekaj, bo teraz ty chciałeś też żelazo na to łączenie. Ja się może go spytam. Albo spytaj, czy ma, no tak będzie najlepiej, właśnie. Stary. Jezu, zaczął padać też, do czego? No właśnie, oj.
Aha, bo to jest trady, nie? Normalnie. Tak, to jest trade, można na całej mapie dać. Mm-hmm. O, napisów, że nie ma. Kurczę, nie to ma. Chyba będziemy musieli najpierw przypalić. Tam jest trochę żelaza, to ja może je rozkopię i... Ale ja mam żelazo, stary, mam cały stack. Masz dużo? No, tak? Cały stack mam. Masz, trzymaj, stary. O, dobra, nie, co? Nie wiem, stary. To ja to wezmę i ja... Czy masz może piece albo węgiel? Coś z tych rzeczy? Węgiel mam. No, ja, stary, wszystko mam, bo ja kopałem poza odcinkiem. Ja mam wszystko. Tak, to dobrze. Tylko, a drewno tylko... jeszcze? Nie, drewno nie mam. Drewno nie masz? Nie, drewno to wiesz nie. Co, to możemy pójść. Ale tutaj masz deski, stary. Tu mam... A, tu mam deski. A nie... Jo, co to, stary, no, jest? To jest właśnie tak, jak mówiłem, bo ja tam wtedy nie skończyłem. Mhm. Na początku, kiedy otwierasz skrzynki, wyleczył ci ten miecz odrzut 2. No. Knockback 2 i on właśnie służy. Ludzie teraz często, że tak powiem, w tej społeczności, teraz, w tych czasach, grają na tak zwane beczki, czyli... Mhm. No nie klepią się normalnie, czyli nie robią PvP tylko normalnie, spychają, tylko nie? Spychają, tak, dokładnie. Bo aha, wtedy, cool. Wtedy to najczęściej, jeżeli ktoś może umie postawić klocka pod siebie, to wtedy mu to daje dużo, bo wtedy nie spadnie na dół i nie musi zużywać pereł, a perełki też są to dosyć trudne do zdobycia, bo wiesz, perełkę też możesz rzucić o ścianę, wiesz? No tak, no i możesz się tepnąć normalnie, wiem, o co chodzi. A jakby tak, ktoś, właśnie, słuchajcie, pewnie, bo pewnie się zastanawiacie, jaki to jest serwer, jeszcze raz przypominam, jest to, słuchajcie, serwer MC4U, nie, to jest, słuchajcie, survival z gildiami, bardzo spoczko, wbijajcie, słuchajcie, bo tutaj gram. Dobra, 7 żelaza mi dały, a tu się przepala, tak? No, tu się powoli przepala. Okej, dobra. I dołączymy do gildii, stary, mnie oprowadzisz po tej gildii, macie jakieś tutaj, nie wiem, różne pewnie wynalazki, nie? Patrzcie, patrzcie, ja wam teraz pokażę, po co takiego skilla zrobiłem, pa, widzisz mnie, stary? Ja. Widzisz mnie, bo ja nie widzę na przykład, nie? No. O to ja chodzi, kamuflaż jest bardzo ważny tutaj. Kamuflaż jest bardzo ważny tutaj, pyk sobie, o, odpalamy. Ile to się, stary, będzie... Dobra, to niech to może się przepala, czy ja mogę wejść do waszej gili? Chyba mogę, nie? Możesz. No to dawaj, ja oprowadź mnie, stary, i zaraz wrócimy i mnie dodamy, stary. To wiesz co, ja może zakopię najpierw te piece, żeby ktoś inny je tego nie ukradł, bo... będzie kiepsko, no. Okej, okay, dobra. To jest ogólnie nasz żółw. O co chodzi z tym żółwiem? Tu żółw? Ludzie... Czemu to tak się... No dobra, no mów. Właśnie, bo nie wiesz, właśnie, bo ja użyłem takich pojęcia, ty nie wiesz, o co chodzi. No. Żółw. Żółw najczęściej to jest... Naprawdę nie mam pojęcia, skąd się wzięła ta nazwa. Jeżeli mam być szczery, nie mam pojęcia. Ale chyba mi się wydaje, z racji tego, że żółw ma tą... Ten pancerz jakby swój, nie? No. Coś takiego. No, dokładnie. No. I o co chodzi? Czemu w ogóle takie coś jest na środku kuboida? Mhm. Najczęściej gildie próbują się wbić TNT, armatą, do kogoś, żeby się wbić i go zabić. Mm-hmm. No i taki żółw jest najbardziej przydatny, ponieważ kiedy TNT walnie w obsydian, to trudno jest go normalnie rozwalić. No tak, ale tutaj macie, widzę, jeszcze inny. Ale co, jak to rozwalę, to co się stanie w zasadzie? Ale czekaj, bo... Aha, ty, jeżeli TNT walniesz, tak? Nie, no jak ja bym to teraz rozwalił tak skill-offa, stary. Oj kurde. No właśnie, o to mi chodziło, stary. Znaczy, ogólnie tak, to jest stoniarka. Stoniarka służy do tego, że nie musisz chodzić po świecie i kopać. Aha, no to ja wiem, stoniarka to ja wiem, o co, tak, chodzi. No dobrze. No, po to służy. Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, czemu są stoniarki u góry. Ja tego nie budowałem, tylko ktoś od nas z gildii. Dobra, spoko, stary. Ale tam na dole też jest jakieś wejście. Mhm. Mi się wydaje, że to zostało zrobione specjalnie pod pułapki. Pod pułapki? No ale cóż, pod pułapki. No dobra, to mniejsza, smakować, stary. Ale dobra, co jest tutaj w środku, jak wbijamy se, stary? Co? O, tutaj widzę. Tu trzeba rozkopać to, nie? To też są. No, to ja ci pomogę. A nie, mogę. Ja, stary, nie mogę tego rozkopać. No właśnie, bo jeszcze w gildii nie jesteś. Okej, dobra. Teraz drugie. A jakie wy tu macie zabezpieczenie? Oh my gosh. Dawaj jeszcze raz. O, pyk. To jest bardzo ważne. O, stary. O, gościu, fajna sprawa. Fajnie to wygląda. Czekaj, ja sobie zwiększę jasność, bo tu... Nie, to tak ciemno tutaj jest. A ciemno, a bo my gramy wszyscy na gamie, wiesz, to... Aha, okej, okay, kumam. No, i to jest chyba górne wyjście, no... To jest górne wyjście, chyba wiem. O co chodzi. Mhm, to na takiej zasadzie, stary, działa. No. Ale w sumie, no, tak... Generalnie to możesz sobie tak okopać, stary, i będą ci lecieć expo i tak dalej, nie? Tylko wiesz, co jest jeden minus, że diamenty lecą chyba poniżej 20 poziomu tylko. Aha, chyba, niestety, że, no to rozumiem. No. Ale patrzcie, widzowie, zwróćcie uwagę na moją rączkę w ogóle minecraftową, stary, jak jest tutaj, wiesz, na podłodze obsydian, stary, to moje rączki w ogóle nie widać, w ogóle, stary, kompletnie, nie? No. Dobra, stary, zobaczymy, czy jest ten iron. Dobra, iron, tutaj. Czekaj, tylko gdzie ty to zakopałeś, bo ja już nie pamiętam nawet. A ty wyszedłeś już, tak? No ja już jestem poza, tylko nie pamiętam, gdzie ty to dałeś. A umiesz się posługiwać w ogóle koordynatami? No daję F3, stary.
Nie wiem, czy mam pokazać ludziom, gdzie jest ta gildia, chociaż już wiedzą. Pewnie nie ma problemu. Tak, nie ma problemu. Pokaż, dobra, spoko. To jest Y, Z i X. X, Y, Z, sorry. No. Tak, tak, tak. I tam masz, nie wiem, wiesz, umiesz się posługiwać F1, F0? F1? Czy nie? Nie masz pewnie. To jest tak jakby pod Z. Masz taki... Okej, jeszcze 5 żelaza potrzebuję, stary, no. O, to ja mam 4. O, no to jeszcze jedno. Masz jeszcze jedno, masz, o. No to jest, mam 30, mam, dobra, stary, to dawaj, włączam czat teraz. Okej, i dobra, G, dołącz, hero. Okej, jestem w gildii, moi drodzy, jesteśmy w gildii, jestem pierwszy raz w gildii, ojej, na serwerze MC4U, więc wbijajcie, słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli się ze mną poklepać czy coś, to wiecie gdzie wbijać, tutaj na Terreiri, nie? Nie, tak, pewnie. Tak mi się problemu. Wydaje, że będziemy się klepać, słuchajcie, więc to by było w sumie w dzisiejszym odcinku na tyle. Chciałem wam właśnie pokazać, że dołączamy do gildii i w sumie może zobaczymy, bo tutaj jest, skoro jest duża gildia, to nie wiem, czy będziecie mogli wbić, ale zawsze jest taka możliwość, nie? No. No, w opisie pewnie. Macie IP, słuchajcie, jeżeli chcecie tutaj pograć. W następnym odcinku myślę, że zaczniemy się klepać, co ty na to? Pewnie. No. Dla mnie bombeczka. Jeżeli chcecie, słuchajcie, wystąpić w odcineczku właśnie, to możecie wysyłać swoje kanały na maila, na grupę na Facebooku pod postem. Macie wszystkie linki w opisie. Ja byłem MWK, ze mną był Yard. No, trzymajcie się, trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa, pa!